też mówiły o tym, że ich ten problem nie dotyczy przez pewien okres czasu, a później się okazało, że mniejszości dały się im w znaki, dlatego że nie było tej polityki właśnie takiej proimigracyjnej. Ja oglądałem w Berlinie na takiej wystawie fotografie z 1964 roku, kiedy 100-tysięczny Turek dostał motocykl w nagrodę, że przyjechał pracować do Niemiec. No, teraz wielu Niemców, tak mówiąc między nami, bo nieoficjalnie, żeby nie bać się niepoprawności politycznej, mówią, że najchętniej tych Turków wysłaliby z powrotem. Dobrze, ale pamiętajmy, że ci Turcy, ci Portugalczycy stworzyli niemiecką gospodarkę, no, prosperity, tą bazę, z której teraz Niemcy obficie mogą czerpać, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie socjalne. Zatem my też musimy się zastanowić nad polityką migracyjną w Polsce w kontekście europejskiej, bo to jest problem, którego nie można zamieść pod dywan. I wreszcie, chcemy wzmocnić Europę jako partner dla pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju, czyli wracamy na ziemię do kwestii, jak zreformować NATO. Takie są priorytety SLD, takie są priorytety naszych przyjaciół, towarzyszy z PES-u. I my będziemy to uszczegóławiać, prawda? Będziemy o tym uszczegóławiać, będziemy to tłumaczyć jakby z PES-owskiego na nasze. Będziemy to wszystko przybliżać, ale zawsze będziemy sobie zadawać taki temat do pomyślenia. Takie zadanie domowe. Takie zadanie domowe. I dlatego chciałbym wszystkim, którzy nas słuchają, którzy polecą nas, aby zastanowili się. Otóż w tym manifestie znajdziecie taki drobny punkt: likwidacja rajów podatkowych. Co to jest raj podatkowy? No, to są te kraje, te miejsca, gdzie firmy płacą mniej podatków. Na przykład w Europie to jest Cypr. I teraz jest pytanie, bo raj podatkowy to jest niewątpliwie raj dla firm, które unikają płacenia podatków. Ten raj dla firm to jest jednocześnie piekło dla ludzi, którzy potrzebują pomocy społecznej. Wszystkie niepłacone podatki w Polsce to strata dla naszego budżetu. Ja zawsze lansuję taką tezę, kiedy ktoś pyta, kim powinien być współczesny patriota, to zawsze powtarzam, że podstawowym obowiązkiem obecnie współczesnego patrioty jest płacenie podatków tutaj. Ale zastanówmy się, czy chcecie, aby te raje zlikwidować w imię pewnej solidarności społecznej, nawet jeśli polskie firmy poniosą z tego tytułu jako firmy straty. I druga sprawa, którą chciałbym wszystkich zapytać, abyśmy podyskutowali tak między nami socjalistami. I czy jesteście zwolennikami protekcjonizmu w handlu, a zwłaszcza w konsumpcji? Pojawiło się takie hasło: kupuj polskie. Polskie, to znaczy te produkty, które są wyprodukowane w Polsce przez polskie firmy albo przez firmy zagraniczne, ale posiadające przedsiębiorstwa na naszym terenie. I chciałbym zapytać, czy kupując, kierujecie się miejscem pochodzenia produktu i czy uważacie, że socjaliści powinni nawoływać do tego, żeby kupować przede wszystkim polskie produkty, żeby prowadzić politykę protekcjonistyczną. Inaczej mówiąc, czy my, polscy socjaliści, powinniśmy chronić najpierw interesy polskich pracowników, a potem europejskich, czy powinniśmy się wznieść ponad
i chronić interesy całej Europy, wszystkich pracowników w Unii Europejskiej. Powiedzieć, że jest to pierwsze spotkanie z Piotrem Gadzinowskim, jeśli chodzi o analizę manifestu PES-u, ale jednocześnie pierwsze spotkanie w takich właśnie luźnych rozmowach gościa TVSLD. I dla wszystkich tych, którzy uważnie słuchali dzisiaj pytań, przypominamy. Raje podatkowe to pierwszy temat i oczywiście, czy jesteś zakupowaniem tylko i wyłącznie polskich produktów, narodowych produktów, podczas całego kryzysu, który funkcjonuje teraz na świecie. Piotr Gadzinowski zadał te dwa pytania. Prosimy o odpowiedzi. Najciekawsze odpowiedzi zostaną zanalizowane w kolejnym odcinku spotkań z Piotrem Gadzinowskim. Poprosimy o wysłanie takich odpowiedzi na mail tvsld@sld.org.pl. Zapraszamy na kolejną odsłonę spotkania z Piotrem Gadzinowskim, któremu dzisiaj serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Liczę na ciekawe wypowiedzi. I już.